Tak jak szliśmy przez Wielki Post, zwracając uwagę na zapowiedzi Starego Testamentu odnośnie cierpienia Jezusa, śmierci Jezusa, ale także Jego zmartwychwstania, tak dzisiaj także pochylamy się nad pierwszym czytaniem wziętym z Dziejów Apostolskich, ażeby zobaczyć konsekwencje, owoce, to co wynika, to co daje nam zmartwychwstanie Jezusa. Ten dzisiejszy fragment pochodzi z pierwszego przemówienia świętego Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy to wychodzą zgromadzeni w Wieczerniku, napełnieni Duchem Świętym i w osobie świętego Piotra, pierwszego z apostołów, wygłasza Kościół po raz pierwszy wezwanie do przyjęcia z wiarą zmartwychwstanie Jezusa, ale także zbawczej śmierci Jezusa. I wzywają do uznania swojej grzeszności i uznania w tym akcie wiary także tego, że nie ma gdzie indziej naszego zbawienia, ocalenia z grzechów, przebaczenia grzechów, jak w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Właśnie kluczowe słowa, jakie wypowiada Piotr do zgromadzonych przed Wieczernikiem, brzmią: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Nie wiemy, czy wśród tych zgromadzonych przed Wieczernikiem byli rzeczywiście chociażby niektórzy, którzy mogli krzyczeć: ukrzyżuj go. Judasza na pewno nie było. Pytanie, czy byli ci, którzy sądzili go w Sanhedrynie. Pytanie, czy w ogóle mogli się pojawić w tym dniu żołnierze, którzy przykładali rękę do śmierci Jezusa. A jednak każdy, kto słyszał te słowa, kilka tysięcy ludzi, powinien poczuć swoją winę, osobistą winę za śmierć Chrystusa. Albo lepiej, patrząc od strony Chrystusa, powinien uznać swoją winę przed Nim, ażeby to Jezus w swojej śmierci i w swoim zmartwychwstaniu objął także jego grzechy. To znaczy, zmieńcie myślenie, to znaczy, ukuszcie się, to znaczy, uznajcie, że Jezus jest Panem, Zbawicielem i Mesjaszem. Nie dziwimy się więc, że pytają się, co mamy czynić, bracia? I odpowiedź brzmi: nawróćcie się, zmieńcie myślenie. Niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Co On daje? Na odpuszczenie grzechów waszych. I co jeszcze? A otrzymacie w darze Ducha Świętego. I wezwanie przynaglające do tego, ażeby to uczynić. Uznać, że moje grzechy wziął Chrystus na siebie. Uznać, że moje grzechy są zgładzone mocą Jego śmierci i zmartwychwstania. Uznać, że jeżeli wyznam, to będą mi darowane. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Dlatego, że reszta, czyli jakaś część, uwierzy. Reszta zwróci się do tego, którego Bóg posłał dla naszego odkupienia. Trwamy w naszej modlitwie. Bardzo potrzebna ta modlitwa jest dla tych wszystkich, których wymieniłem. I trwamy nadal z ufnością, że Bóg czyni to, o co prosimy, z ufnością i co prosimy zgodnie z Jego zamiarem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.